Na temat sukcesu, na temat tego, co jest tak naprawdę pragnieniem każdego człowieka, choć religia, ona stara się za wszelką cenę zabić człowieka. Dzisiaj ludzi, którzy mówią o sukcesie w Kościele, nazywa się ludźmi głoszącymi prosperity, Ewangelii sukcesu i tak dalej. Jest to forma, która jest formą obelżywą, bo to nie jest forma, że to dobrze, że ty to robisz, tylko że ty jesteś heretykiem, jeśli ty głosisz Ewangelię sukcesu. Natomiast prawda jest taka, że nie ma innej Ewangelii. Nie ma innej Ewangelii. Nie istnieje Ewangelia porażki. Przeciwstawną sukcesu jest porażka. W ogóle już sama nazwa, samo słowo Ewangelia oznacza dobrą wiadomość. Wiecie, że w ogóle ludzie głoszą różne rzeczy, które nie są dobre i mówią, to jest Ewangelia. Ja mówię, Ewangelia to jest dobra wiadomość. Bo jeżeli jest zła wiadomość, to nie jest Ewangelia. A więc przeciwstawką sukcesu jest porażka. Ja nie znam Ewangelii porażki. Znam Ewangelię sukcesu. A więc głoszę Ewangelię sukcesu. Po co mam głosić? Wszedłem do Jezusa, odniosłem sukces. I to w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Bo jak ktoś przyszedł do Jezusa i porażkę odniósł, nie wiem, czy wy czasami zauważycie, jak ludzie głoszą Ewangelię. I nasze świadectwo, jak swoje składają. To też jest ciekawe, jak składamy świadectwo. Szczególnie jak są tacy bardziej emocjonalni, to zaczynają od swojego starego życia i to jest pełne emocji, to jest pełne ognia, to jest pełne niesamowitych zdarzeń. Potem zmieniają nieco ton głosu, wchodzą w tak zwany pobożny ton głosu i mówią o spotkaniu z Jezusem. Następnie ich ton głosu się jeszcze zniża, mina się jeszcze bardziej zmienia. I teraz mówią, jak oni teraz żyją z Bogiem. No i wygląda to od strony socjologicznej w ten sposób, że kiedyś było lepiej. Przeciętny socjolog na to popatrzył w Bogu. Powiedział, lepiej ci było kiedyś. A teraz jest załamany jak stary dach. Dlaczego? Bo ci ludzie nie odnieśli, nie widzą sukcesu w swoim życiu. No bo przecież oni nie głoszą Ewangelii sukcesu. Oni teraz mają, co? Wąską drogę pod górę do wąskiej bramy, którą nieliczni przejdą, dotrą i się zamykają. Taką Ewangelię głoszą. No i są tymi nielicznymi, ale też się bardzo starają, bo na tej drodze przecież można odpaść, można spaść, rozumiesz? Takie coś głoszą i mówią, że to jest Ewangelia. No to nie jest Ewangelia. Mam dla was taką dobrą nowinę, że to, co oni głoszą, to nie jest Ewangelia. Ewangelia to jest Ewangelia sukcesu. Istnieje tylko prosperity. Wszystko inne to herezja. Oficjalnie o tym mówię. To każdego człowieka, który w tym kraju i poza tym krajem, ktokolwiek mnie teraz słyszy, głosi inną Ewangelię niż prosperity. Mówię do ciebie, nawróć się. Obojętnie, kim jesteś. Bo istnieje tylko Ewangelia sukcesu. Bo to jest zapisane na wszystkich kartach Biblii. Pokażcie mi jedno miejsce w Biblii, jedno działanie Boże, które miało na celu przyniesienie porażki. Jedno działanie Boże. Biorąc pod uwagę nawet całe stare prawo. Tak? Nie ma czegoś takiego. Bóg wydobywa Izrael z niewoli. Tak? Bóg wprowadza ich do miejsca zaopatrzenia. Przecież to już brzmi jak sukces. No kurczę, byli na dnie, zostali podniesieni do rangi ludzi wolnych. Czy to jest sukces, czy to jest porażka? Wszędzie zobaczysz Boga, który chce, aby ludzie mieli sukces. Bo Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, a Bóg nie jest Bogiem, który odnosi porażki. Bóg jest Bogiem sukcesu. Co to jest sukces? To jest działanie na najwyższym poziomie możliwości.
kierunku spełnienia marzeń i pragnień, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi we wszystkich dziedzinach życia. To jest sukces. Naukowa definicja, to nie ja wymyśliłem, spisałem z Wikipedii. Sukces. Zrozumcie, to jest bardzo prosta rzecz. Człowiek odnoszący sukces, to jest człowiek, który wchodzi na najwyższe parametry życia. Kto by nie chciał żyć na najwyższych parametrach życia? Czy na przykład masz jakieś dziecko, ma takie marzenie, żeby być, nie wiem, menelem? Kim chcesz zostać, synku? Alkoholikiem i rencistą. Z czasu do uwolnienia jest dziecko. Rozumiesz? Każda dziewczynka chce zostać księżniczką. Nie słyszałem jeszcze, żeby dziewczynka proszę ciebie chciała, nie wiem, zostać proszę ciebie. Podchodzi do ciebie mała dziewczynka i mówi, tato, ja marzę o tym, żeby być po rozwodzie, żeby ciebie, żeby mieć po prostu rozwalone życie w ogóle, rozumiesz? I wiesz. Słyszałeś kiedyś od dziecka takie coś? Nigdy. Wiesz czemu? Bo dzieci mają marzenia z nieba. Rozumiesz? Im krócej się żyje na tej ziemi, tak? Tym bliżej się nie jest Boga. Kurczę, bo się dopiero co go oglądało w duchowej rzeczywistości. Okej? Okay? Im większy maluszek, tym niedawno jeszcze bardziej, nie bardziej niedawno był przed Bogiem, tak? Jego duch. A więc sukces to jest działanie na najwyższym poziomie życia. To jest zrealizowanie swoich marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi. Równowagi. Czyli nie wpadnięciu w kanał. Rozumiecie? Czyli sukces wyklucza kanał. Osiągnięcie sukcesu wyklucza siedzenie w kanale. Albo sukces, albo kanał. Sukces to jest stan zamierzony. To jest bardzo ważne, że wiecie, o co chodzi z sukcesem? Sukces możesz mieć, ale nie musisz w życiu. Możesz go osiągnąć, ale nie musisz go osiągnąć, bo to jest zamierzony stan. Sukces nie, w ogóle nie ma przypadkowego sukcesu. Nie istnieje coś takiego jak przypadkowy sukces. Szedłem sobie przy ciebie drogą Menela, raptem osiągnąłem sukces. Takiego czegoś nie ma. Nie ma. Nawet jeżeli ktoś, komuś coś się tam zdarza, jakiś zastrzyk, nie wiem, duży zastrzyk finansowy, wygrał gdzieś tam jakieś pieniądze, to ten człowiek, jeżeli on nie jest gotowy na to, to go zabije. Wiecie o tym? Dlatego jest napisane w Biblii, że szybko zdobyty majątek, co? Niszczeje. Co znaczy szybki zdobyty majątek? To jest przypadkowy sukces, tak zwany. Co się z tym stanie? Zniszczeje. A więc realny sukces jest to stan zamierzony. Czyli ja zamierzam osiągnąć sukces w życiu. Ja chrześcijan często pytam, mówię, ludzie, macie świadomość taką, że nie wiem, czy wy w ogóle wierzycie w sukces wasz? Czy ty wierzysz w twój sukces? Czy ty masz wiarę w sukces? I oni mi odpowiadają, mam wiarę w Boga. Jak ktoś mi odpowiada w ten sposób, to ja już wiem, że ciężko mi się będzie z nim spotkać. No. Stoimy naprzeciwko siebie, się nie spotkaliśmy jeszcze. On mnie tu ścienia. Ja to do niego o chlebie, on mi o niebie. Ja wierzę w Boga. Ja mówię, przestań. Lucyfer też wierzy w Boga. A za cholerę nie ma sukcesu. Zauważyliście to? Diabeł w ogóle nie ma sukcesu w życiu. Jakoś w ogóle czy się nie wiedzie. Co? Zauważyłeś? Takie miał w ogóle nie. Aspiracje w ogóle nie. Nie wiedzie co się. Sukces to jest zamierzony stan. Ty musisz wierzyć w sukces. Bez wiary w sukces nie osiągniesz sukcesu, bo ty go w swoim życiu w ogóle nie weźmiesz pod uwagę. Będziesz uważał, że jest to jedna z opcji. Sukces nie może być dla ciebie opcją. Jeżeli sukces będzie opcją, rozumiesz, to polegniesz. Jeżeli sukces będzie opcją, sukces musi być zamierzony w twoim życiu. Co planujesz? Sukces. Taki mam plan. Zamierzam w swoim życiu, tak, osiągnąć sukces. Jestem już w tym sukcesie i będę go teraz rozwijał. Pomnożę go w swoim życiu.
wejdę na jeszcze większy pułap swojego życia. A więc to jest zamierzony stan i on jest rozciągnięty w pewnym czasie, bo musi być. Żeby zdefiniować sukces, musimy, każdy z nas, ja i ty, musimy określić wartości, które są wyznacznikiem naszego życia. Bo wyznacznik się opiera sukces danej jednostki na wartościach, które ma. Jeżeli ty posiadasz jakieś wartości, to tylko na tych wartościach zbudujesz sukces. Jeżeli ty masz inne wartości, to ty zbudujesz inny sukces. Jakiś sukces zbudujesz. Jakiś sukces zbudujesz. Ja miałem kiedyś wartości złe. Ale co? Wierzyłem w sukces. A więc na tych złych wartościach zacząłem budować swoje życie. I naprawdę nieźle mi szło. Bo wiara w sukces, ona napędzi każdą formę życia. Tylko teraz jest kwestia czego? Jakie ty masz wartości? Na przykład ja chciałem być gangsterem. I koniec. Ja to realizowałem w swoim życiu. To nie było czegoś takiego, że ja siedziałem, piłem tanie wino, rozumiesz? I przez całe życie uważałem, że gangsterka będzie jedną z opcji w moim życiu. Ja w ogóle nie miałem opcji takiej, rozumiesz, że mi się nie uda. Rozumiecie, co ja mówię? To jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Miałem złe wartości, ale pokazuję wam mechanizm. Ale ja chciałem być gangsterem. I zamierzałem tak funkcjonować i tak żyć. I w 2001 roku nawróciłem się i mi się wartości zmieniły. Napisałem sobie nowy system wartości. W jednym z pierwszych listów, które wysłałem do Agaty, to był nowy system wartości. Na kartce napisany, w liście z więzienia. Nowy system wartości, tak brzmiał tytuł listu. I w punktach ja określiłem swoje wartości teraz, rozumiecie? Czyli moje nawrócenie zmieniło moje wartości. Ale chcę ci pokazać, że ja gdybym się nie nawrócił, ja bym osiągnął sukces w dziedzinie bycia gangsterem. Nie ma bata. Poznałem mechanizm. Bo jest jeden mechanizm, rozumiecie? A tylko wartości różne. Jeden mechanizm jest. Wiecie dlaczego? Bo jest jeden Bóg. I to ten Bóg wymyślił ten mechanizm. Ale że diabeł potem wykradł pewne rzeczy i włożył ludziom lewe wartości, to dzisiaj ludzie budują lewe sukcesy. A religia krzyczy, że sukces nie jest od Boga. Ja mówię, nie. Sukces jest od Boga. Tylko trzeba go zbudować na określonych wartościach. Bo mechanizm jest ten sam. Ja bym jeszcze niczego nie wymyślił. To debil. No kurczę. To nie można mieć prawidłowo poukładane w głowie, żeby się porwać na tron Boga. Rozumiesz, o co chodzi? No dobrze, no sąsiadowi możesz drzwi wyważyć. No kurczę. Ja rozumiem jeszcze. No na kraj można napaść, jak się jest prezydentem, na przykład Adolfem. Na przykład. Stał Adolf przy siebie, mówi, zdobędę. Rozumiesz, Europę. Przestanę być malarzem, zdobędę Europę. To jest możliwe w ogóle. To jest możliwe takie coś. No ale niemożliwe jest wysadzić Boga z jego tronu. No. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? To jest w ogóle coś, co zrobił diabeł, to zakrawa, proszę ciebie, na chorobę psychiczną. To debil jest. On niczego nie wymyślił jeszcze. A na pewno nie wymyślił mechanizmu osiągania sukcesu. Wiecie czemu? Bo jemu się nie udało. Zobaczcie, co on w ogóle zrobił. W ogóle. Czujesz klimat? Porozsyłam jeszcze informację, 30% aniołów, proszę ciebie, Piotr, napadniemy na Jahwę. To jest korpa człowieka. Napaść na Jahwę. Nie wiem, psa takiego debila. Malta miała na imię. Ulterier to był. Ta Malta, w ogóle ta Malta, człowieku, ona normalnie dla ludzi była przemiła. Przemiły pies. Natomiast ona myślała, że koń to duży pies. Jak widziała konia, to chciała zagryźć konia. Czujesz klimat? Ona chciała zagryźć konia.
Więcej, uważała, że pojazdy mechaniczne jeżdżące prościej po ulicy, tak? To też jest duży pies. Zgadnijcie, jak skinęła Malta. Rzuciła się na koło od traktoru, który jechał. Wszelaki otrafił. Rozumiesz? Tak zrobił diabeł. Rzucił się na tron Boga. No to jest człowiek nienormalny. No nienormalny. A więc diabeł, on nie jest niczego twórcą. Pamiętajcie, twórcą sukcesu jest Bóg. Twórcą sukcesu jest Bóg. I sukces nie może być dla ciebie opcją, tylko sukces musi być dla ciebie zamierzonym stanem. Ty musisz uwierzyć w sukces. Jak ty nie uwierzysz w sukces, rozumiesz, to masz przerąbane. To będziesz wegetował. Istnieje różnica między życiem w obfitości, a wegetacją. Czy jest napisane, ja przyszedłem, żeby moje owce wegetowały? Nie ma takiego zapisu w Biblii. Tak? Jest inny zapis. Ja przyszedłem, żeby moje owce miały życie i to w obfitości. Jakie życie? W obfitości. Nie żeby wegetowały, nie żeby nie mogły miesiąca zamknąć, nie żeby było ciężko na duszy, nie żeby były załamane. Czujesz klimat? Bóg jest Bogiem sukcesu. Ty musisz określić teraz swoje wartości. I twoje wartości muszą być bardzo jasne. Musisz ustawić hierarchię wartości. Hierarchię wartości. Ty musisz mieć hierarchię wartości. I ta hierarchia wartości, ona musi być dla ciebie, rozumiesz? Jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Hierarchia wartości. Wziąć to ze wrapki, oprawić, powiesić na ścianę. Rzeczy numer 1, numer 2, numer 3, numer 4 i to od dołu jest podległe temu, co na górze. Punkt 2, punktowi 1, punkt 3, punktowi 2, punkt 4, punktowi 3 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. System wartości, hierarchia. Na jakiej podstawie? Na podstawie tego, co powiedział Bóg. A więc, żeby można było osiągnąć sukces, my musimy zbudować określony system wartości. Inaczej zbudujemy sukces, ale nie będzie to Boży sukces. Zbudujemy hybrydę. Rozumiecie? Powstanie coś, co będzie dla nas niszczące. Od Boga, a niszczące. Szok, co? Ale tak, Bogiem się można zabić. Rozumiecie? Bóg jest jak prąd elektryczny. Źle użyty, załatwi ci życie. Niektórzy myślą, że w ogóle to jest Bozia. I my Ojciec, Syna Ducha Świętego. Dziękuję Bozie za pokłosie, proszę Bozie o zdrówko. To nie jest Bozia, nie ma Bozi. Nie istnieje Bozia. Istnieje Bóg. I ten Bóg jest jak prąd. Trzeba go umieć użyć. Nie umiesz użyć, to cię załatwi. Ludzie przychodzą do kościoła, mówią, teraz ja osiągnę sukces. To jest chyba filo do tego. Ja osiągnę sukces. Ja mówię, bo myślę, że ten, albo tu przychodzimy do kościoła, tutaj są ludzie sukcesu, to ja to osiągnę sukces. Człowieku, żebyś ty mógł tutaj osiągnąć sukces i tu osiągniesz sukces, ja ci w tym pomogę. Rozumiesz? Ja cię odpalę tutaj, żebyś osiągnął sukces, ale ty musisz zbudować system wartości Bożej. Ty musisz Boży system wartości mieć. Bez tego systemu nie będziesz miał po czym po prostu podjechać do góry. Nie będziesz miał lotniska, nie polecisz. Okej? Okay? Niektórzy myślą, że się kładzie ręce, cach, cach, pras, pras, proszę ciebie, diable, precz, proszę ciebie, on wyjdzie, pewno, że on wyjdzie, wiesz, dokąd tutaj, wiecie, tutaj jak jest zakręt ulicy, będzie czekał, że on wyjdzie, bo go wyrzucę, to musi wyjść, potem w samochodzie ci czeka, gdzie za wiklem jest, zobaczymy, jak się tutaj, myślę, że gdzie diabeł pójdzie, czy w ogóle ludzie wiecie, że my nie możemy diabła odesłać w cholerę, nie możemy tego zrobić. My nie możemy go wrzucić do czeluści. Ja kiedy słyszałem usługujących, oni tam robią, demonie, ja cię posyłam do czeluści. Ja mówię, ty czeluści, ty czeluści, ty czeluści. Masz pojęcie o czeluści w ogóle? Poczytaj sobie o czeluści w ogóle w Biblii, gdzie ta czeluść? Co to jest ta czeluść? Czy ona tam chcesz posłać? Jak to tam poszło? To nie tak działa. Dopiero jak tysiącletnie królestwo przyjdzie, to będzie można związać, diabeł zostanie związany i wrzucony do czeluści na 1000 lat. Czytaliście o tym?
Demona można wyrzucić z człowieka, tak? Ale ten demon dalej się będzie wałęsał. Tak? Gdzie? Po miejscach bezwodnych. Co to jest miejsce bezwodne? Miejsce poza ciałem. Ciało to woda. Gdzieś poza ciałem się będzie kręcił, będzie szukał następnego aparata, rozumiesz, do którego może tam się władować z całym mechanizmem, tak? A do ciebie będzie zaglądał co jakiś czas, proszę ciebie, czy ty idziesz do przodu, czy tam ze stoisz w miejscu, se tu pierz nóżką, już nie mam demona. Demon to bardzo dobrze. Chłopak jest nasz. Nie idzie do przodu, to znaczy się cofa. Sukces również jest związany z tym, jakie doświadczenie jest w twoim życiu, czyli jak ty będziesz doświadczał Boga w swoim życiu. To związane z tym. A więc ustalenie hierarchii, tak? I tego, jak ty doświadczasz tego Boga. Dlatego tak ważne jest doświadczanie Boga. Doświadczanie Bożej obecności. Zobacz, jeżeli ty dzisiaj doświadczujesz tej Bożej obecności, tak? To ty już jesteś w stanie, tak? Budować swój sukces z zupełnie innego miejsca. A jak tylko o Bogu słyszysz ze słyszenia, tak? I raz się tam pomodliłeś modlitwą grzesznika i przyszedłeś do Jezusa, ale od tamtej pory, proszę ciebie, jest kicha za kichą, tak? To ty masz takie bardzo wątłe pojęcie o budowaniu sukcesu. A więc widzimy, że doświadczenie Boga, ono ma znaczenie tutaj. Generalnie człowiek osiąga sukces wtedy, gdy spełniają się wszystkie jego oczekiwania. Wszystkie twoje oczekiwania. Patrz, zobacz, czego Bóg chce. Wiesz, czego Bóg chce? Żeby się spełniły wszystkie twoje oczekiwania. Rozumiecie mnie? Zobacz, jakie jest pragnienie Boga. Bóg chce, żeby spełniły się twoje marzenia. Bo sam ci je wlał. Ustanowiłeś system wartości i one się podniosły na tym systemie wartości. Nie bój się, że te jakieś marzenia są nie od Boga. Bo jak zbudujesz system wartości, rozumiesz? To żadne marzenie nie od Boga się nie utrzyma na tym systemie. Rozumiesz? To jest bardzo proste. Bo w twoim systemie wartości nie będzie na przykład czegoś takiego, punkt 11, Panie zabij moich wrogów. Please. Nie będzie. Bo to jest inny system wartości. Boży system wartości. List do Filipian. 4, 12, 13. List do Filipian 4, 12, 13. Mówi tak. Umiem się ograniczyć. Umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony i głód cierpieć. Obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Sięgnięcie po sukces jest ściśle związane z takimi elementami. Po pierwsze, to jest świadomość miłości i obecności Boga w twoim życiu. Żeby sięgnąć po sukces, ty musisz mieć świadomość miłości i obecności Boga w twoim życiu. Co mówi Paweł? We wszystkim jestem wyćwiczony. Nic mnie nie rusza. Czemu? Bo Bóg mnie kocha. Jestem pewny Boga. Czy na wodzie, czy pod wodą. Jak pod wodą, to jest tylko chwila. Zaraz będzie na wozie. I to na coraz lepszy. Wiesz, co mówi człowiek pod wozem? Rozumiesz? Wiesz, co mówi? Boże, dziękuję Ci za lepszy wóz. Tak mówi człowiek rozumiejący Ewangelię sukcesu. Co robisz tam pod tym wozem? No czekam za lepszy wóz. Zaraz będę w lepszym wozie. A więc, żeby sięgnąć po sukces, musisz przede wszystkim mieć świadomość miłości, obecności i mocy Boga w twoim życiu. Po drugie, musisz znać serce Boga, Jego poglądy, cele i dążenia. Musisz znać serce Boga. Bo bez tego ty nie ustalisz tematów związanych z sukcesem. Ludzie chaotycznie biegają. Tego może Bóg dla mnie chce, albo tego, o Boże, a czego ty dla mnie chcesz? Ja mam pytanie, mówię, a czego ty chcesz? Nie wiem, co Pan chce. Czego ty chcesz? Salceson chcesz, czy kiełbasę chcesz? Co Pan da? Wiecie, rozumiesz, ale naprawdę jak się z ludźmi rozmawia. Co Pan da? Ja mówię, jak to, co Pan da? Ja wiem, czy chcę zjeść salcesą. Doszedłem do wniosku, salcesą jest dobry na kolana. Więc jadam salcesą. Ja wolę zjeść salcesą. Co chcesz? Artur, co byś zjadł? Krapkę z salcesonem czy z szynką? Z salcesonem.
Gdyby do głowy nie przyszło, żeby zrobić coś takiego. Artur, z czym byś zjadł kanapkę? Z szynką cecesem? Szemerebelebelebesenemerelese. Panie, jaka jest wola Twoja odnośnie tej kanapki? Ja tak nie robię, przepraszam. Ja mam objawienie kanapki. Ja żyję z głęboką świadomością, że wolę serce zrobiszy. Mam głęboką świadomość. Rozumiesz, nie wiem, czy ja mówię? Poznałem materię zagadnienia i wiem, czego chcę. Rozumiesz? Ja wiem, czego chcę. Wiem, czego chcę się napić. Wiem, co chcę zrobić. Bo to on zlał te pragnienia we mnie. On mi dał objawienie serca sobie. Stojące wyżej niż objawienie szybko. A ty mówię. Takie jest serce Boga. Ja tak znam Boga. Na przykład. Po trzecie, to jest stała relacja z Bogiem, owocująca słyszeniem Jego głosu i wszystkich Jego przyjaciół. A więc, żeby budować sukces, ja muszę mieć stałą relację z Bogiem. To nie jest doraźna relacja. Sukcesu nie buduje się na przełomach. Ludzie przybiegają do kościoła, pomóc się o przełom do mojego życia. Ja mówię, rozumiem. Mówię, rozumiem, że tutaj walczysz teraz ze sobą. Potrzebujesz przełomu. Ja to wiem. Tak? Ale przełom, tak, to nie jest coś, co będzie budulcem sukcesu w Twoim życiu. Budulcem sukcesu w Twoim życiu jest stała relacja z Bogiem. Wiesz, że przy głębokiej, stałej relacji z Bogiem bardzo często w ogóle nie potrzebujesz żadnych przełomów? Bo na stałe normalnie funkcjonujesz. Kroplówka jest na przykład. Jest taka rzecz jak kroplówka, prawda? Istnieje pojęcie kroplówki. Kroplówkę się daje, ona istnieje taka kroplówka, ale kroplówki się nie daje ludziom, którzy normalnie jedzą. Co to jest? Kroplówkę dajemy komuś, kto nie może normalnie jeść. Czyli kroplówkę mu daje. Przełom jest jak kroplówka. Sukces budujemy na systemie prawidłowego odżywiania się. My musimy żyć w stałej relacji z Bogiem, owocującej słyszeniem Boga. Ja słyszę Boga. Słyszę Boga. Czwarta, że to jest decyzja o pełnieniu Bożej woli. Żeby sukces w Twoim życiu zafunkcjonował, Boże, Ty musisz mieć decyzję o pełnieniu Bożej woli. Ty musisz dać zgodę. To jest jakiej woli? Aby każdej woli. Boże, niech będzie wola Twoja. Słyszcie to, jak się tak się modli. Bądź wola Twoja. Co to znaczy? To jest, zgadzam się, tak? Na wszystko, Panie. A więc już nigdy do końca swojego życia nie powiem takie rzeczy. Nie spodziewałem się tego po Tobie, Boże. Nie wiem, dlaczego to się wydarzyło. Czemu ja? Takie tematy chrześcijańskie. Boże, czemu ja? Nie wiem, po prostu. Upiłem się na przykład. Nie wiem, takie przytomności. Jezus nawet jak pił, to był trzeźwy. Piąta rzecz to jest odważne wdrażanie Bożych wskazówek. Sukces się osiąga wtedy, kiedy się odważnie wdraża Boże wskazówki. Kupa ludzi wie, co ma robić, ale nie robi tego. No ja wiem, co dla mnie dobre. Ja wiem, mogę robić to. Przecież tak pogadajcie z tatkiem, tak? Był z tatkiem. On już dawno wiedział, tak? Że z etatu ma wyjść. No bo etat, tak, ograniczał go finansowo, był ograniczony. Z drugiej strony dawał pewne poczucie bezpieczeństwa, no bo przychodzi na koniec miesiąca czy któryś, bierzesz swoją pensję, tak? Ale to jest tylko co? Pensja. I nic więcej, ty nie możesz nic więcej w tym temacie. Wiedział, co ma robić na przykład, miał wskazówki konkretne, tak? Ale dopiero od momentu, kiedy wdrożył owe wskazówki, to wtedy zaczął się manifestować sukces jakiś. I ostatnia rzecz to jest przetrwanie trudnych sytuacji. Widzicie, osiągnięcie sukcesu, ono będzie związane z przetrwaniem trudnych sytuacji. Dlatego jest napisane o wytrwałości. Wytrwajcie. Są takie przejścia w życiu.
I to w ogóle, te przejścia są trudne, ale to nie oznacza, że one są gdzieś poza tematem sukcesu. To tak jak idziesz w góry gdzieś i w pewnym momencie masz jakieś trudne przejście. Okej? To nie znaczy, że cała wycieczka jest do kitu albo że źle idziesz. Nie, jest teraz trudne przejście. Trzeba się mocno trzymać łańcucha, okej? I trzeba dawać duże kroki i niekoniecznie patrzeć w dół. Jest to część zjawiska. Ewangelia Marka, 11 rozdział, od 22 do 25. Ewangelia Marka, 11 rozdział, od 22 do 25. A Jezus odpowiadając im, rzekł: miejcie wiarę w Boga. Oryginał mówi: miejcie wiarę w Bożą. Naprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze: wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymaliście, a spełni się na wam. To jest przetłumaczone: otrzymacie. Oryginał mówi: otrzymaliście, tak mówi grecki. 25. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Sukces jest oparty na wierze w sukces. Tylko wierzcie, że otrzymaliście. Rozumiesz? Tylko wierzcie, że otrzymaliście. Musisz wierzyć, że jesteś w sukcesie. Ty musisz uwierzyć, że jesteś człowiekiem sukcesu. Musisz uwierzyć, że jesteś człowiekiem sukcesu. Że jesteś człowiekiem sukcesu. Na czym opiera się taka wiara? Po pierwsze, jest to pewność, że Bóg chce twojego szczęścia i jest autorem twoich pragnień. Musisz uwierzyć, że Bóg chce twojego szczęścia i jest autorem twoich pragnień w związku z tym szczęściem. Czasami ludzie zadają takie absurdalne pytania: skąd mam wiedzieć, czy Bóg chce, żebym miała męża? Mówię: masz tam celibatu? Nie mam. Pięknie. To znaczy, że masz mieć męża. To bardzo proste. Czy jesteś stworzona, żeby żyć samotnie? Nie. To masz mieć męża. Wiecie, że Bóg jest matematykiem, też jest logikiem. To bardzo proste. Na przykład Bóg nie wzbudził we mnie pragnienia posiadania włosów. Nigdy przez całe swoje życie nie miałem parcia na fryzurę. Nawet jak miałem te włosy. Wiecie, w ogóle nigdy. Moi koledzy robili sobie różne fryzury, nie? A ja pajacowałem z tą fryzurą. Zawsze coś pajacowałem. Obejrzałem taki film Zimny jak głaz. W latach 80. taki był. Jeszcze się wideo oglądało w klubach takich blokowych. I zobaczyłem, że on tu jest wygolony, a tu ma takie białe włosy. Taki policjant z tego. Zrobiłem sobie takie włosy. Żeby sobie wygoliłem, to zrobiłem takie białe. Kombinowałem z tym. Ale nigdy nie miałem pragnienia. Nigdy, jak zacząłem łysieć, w ogóle nie zauważyłem, że łysieję. Słuchajcie. Zero tematu włosów u mnie było. Rozumiesz? I było mniej tych włosów w moim życiu. Tak? Tym w ogóle się czułem taki luźniejszy. Szampon mnie na dłużej starczał. Takie rzeczy. Krewem się przesmarowałem aż po plecy, gdzieś tam coś tam. Wiesz, chłopaki coś tam robili sobie. Mam znajomych, sobie przeszczepiali włosy. Naprawdę, przeszczepiali sobie włosy. No, wiesz, bo to, ja wiedziałem, że sobie przeszczepiali. Bo to, wiesz, po prostu przeszczepiali sobie włosy. Się stąd wyjmuje, tu się, tu wszczepia i się. Naprawdę. Ale ja nie miałem takiego parcia. A więc ja nie mam sukcesu, jeśli chodzi o fryzję. Rozumiecie? Nie zbudowałem czegoś. Pokazuję wam bardzo prosto, ja nie zbudowałem tego. Nie zbudowałem. W związku z tym też nie poznałem wielu fryzjerów. Nie miałem przyjemności takiego. Moja żona jest fryzjerką, w ogóle przeciwna historia. Wszystko nas połączyło, nie włoska.
nikt mnie nie strzykła. Ale ja wiem, ja jestem pewny, że Bóg chce mojego szczęścia, ok? I ja mam to wyrysowane w sobie poprzez system pragnień. Czyli ja wiem, czego ja pragnę. I ja wiem, że to jest ten Bóg, który to we mnie wlał właśnie. Ja mam taką pewność. Nie zadaję pytań dodatkowych. Po drugie, to jest to, że my musimy sprecyzować nasze pragnienia. Żeby osiągnąć sukces, musisz sprecyzować pragnienia. Pragnienia trzeba nazwać. O czym tam marzysz? On nie wie, o czym on marzy. Ja mówię, no nie wiesz, o czym marzysz. To mówię, strasznie będzie płytka nasza rozmowa. Tak? No o czym to rozmawia? Musimy o jakimś pragnieniu rozmawiać. Rozumiesz? Bo inaczej to będzie rozmowa o niczym. Będziemy chodzić wokoło. Tak? A więc sprecyzowanie pragnień. Żeby zbudować tutaj, musisz sprecyzować pragnienia. Nazwać je, nadać im imiona. Po trzecie, musisz rozbudować głębokie życie modlitewne. Głębokie życie modlitewne. Życie modlitewne jest stylem życia chrześcijanina. Bez ustanku się módlcie. Bez ustanku żyjcie w stanie modlitwy. Co to jest modlitwa? To jest greckie słowo prosechomai, skierowany na. Bądźcie na mnie skierowani 24 godziny na dobę. Na mnie, mówi Pan. To jest rozbudowa życia modlitewnego. Nie myślenie o niebieskich migdałach, nie proszę Ciebie latanie człowieku w przestworzach, w myślach, tam jestem w Azji, człowieku, jestem w pralce automatycznej, wiesz o co chodzi? To jest. Ludzie takie rzeczy mają w głowie, naprawdę. Ludzie takie rzeczy mają w głowach, szybują sobie. A ja kurczę, zawsze jestem tam, gdzie jestem. Rozumiecie, o co chodzi z systemem wartości? Wziąłem swoją głowę i sprowadziłem ją do stanu ciszy. Tak? Plus marzenia. Ja jestem ciszy. W ogóle jak się Bóg przedstawia Mojżeszowi, mówi, jak masz na imię? Jahwe. Czyli jestem. I to jest odniesienie do dzisiaj, tak? Dzisiaj jestem z Tobą, tutaj jestem, tutaj z Tobą. Nie mam mnie jutro, nie jestem Bogiem jutra, nie jestem Bogiem wczoraj. Jestem Bogiem dzisiaj. Jak dzisiaj nie masz ze mną kontaktu, to nie masz ze mną kontaktu. Jutro będę miał z Tobą kontakt, Panie. Bóg mi jutro, no jutro. Ja nie jestem Bogiem jutro. Jestem Bogiem dzisiaj. No i co? Ty dzisiaj możesz mieć, rozumiesz, tylko ten duch. Tak jak taką kupanda, duchowy film, kupanda. Mówi, wczoraj to historia, jutro to tajemnica. Tak? Dzisiaj. Bóg jest Bogiem dzisiaj. A więc głębokie życie modlitewne. Po czwarte, świadomość posiadania uwarunkowań Bożych. Co to znaczy? Żeby zbudować sukces w naszym życiu, musimy być świadomi, co to znaczy uwarunkowania Boże w nas. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Ty masz uwarunkowania Boga samego. Jesteś jak Bóg z wyjątkiem bóstwa i jeżeli chrześcijanie tego nie zatrybią, to sukcesu nie odniosą. Bo bez przerwy będą mówić, że czegoś im brak, aby osiągnęli te rzeczy. Kiedy mnie ktoś o coś pyta, umiesz to zrobić? Moja pierwsza reakcja jest umiem. A dopiero za chwilę się zastanowię nad tym, co powiedziałem przed chwilą. O zagadnieniu wielokrotnie intelektualnie nie mam żadnego pojęcia. Rozumiesz? Ale ja jestem przekonany o moim sukcesie w tej dziedzinie. Ja jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale ja osiągnę sukces w tej dziedzinie. Ja osiągnę sukces. Ja nie wiem jak. Rozumiesz? Ale ja osiągnę, bo ja jestem przekonany o uwarunkowaniach Bożych. We mnie. Nie gdzieś daleko, ale we mnie. We mnie. Po piąte, to jest pewność posiadania. Którą określa się w swoich wypowiedziach. Słyszeliście, co tu było napisane? Kto by rzekł tej górze, wyrwij się i rzuć się w morze, stanie mu się to, co powiedział. Rozumiesz, co wynika z tego wersetu? Że stanie ci się to, co powiesz. Bo twoja wiara musi być systematycznie wypowiadana w twojej codzienności. Codziennie wypowiadam swoją wiarę, określam sukces swoimi słowami.
w rozmowach indywidualnych, w różnego rodzaju rzeczach. Określa wiarę. Określa wiarę. Do zbudowania sukcesu potrzebne są Twoje usta. Ty musisz określić rzeczy swoimi ustami. Ostatnia rzecz. Praktykowanie miłości wobec ludzi. W ogóle pamiętacie, co tu jest napisane? A jeśli nosicie urazę w sercu swoim do jakiegoś człowieka, wybaczcie. A więc zobacz, osiągnięcie sukcesu jest ściśle związane z chodzeniem w miłości. Osiągnięcie sukcesu jest ściśle związane z chodzeniem w miłości. I nie w miłości teoretycznej, będę o tym mówił w przyszłym tygodniu, ale w miłości praktycznej. Tak? Ludzie nie osiągają sukcesu wielokrotnie w życiu, nawet ludzie namaszczeni. Przecież ja widzę ludzi namaszczonych, słuchajcie mnie normalnie, jak ja widzę ludzi namaszczonych, nie szlak trafia w człowieku, jak ja widzę namaszczonych ludzi, którzy siedzą w porażce życiowej, ale namaszczeni są. Rozumiesz? Jak jeszcze się znajdą w moim środowisku, to jeszcze wezmę tych ludzi i staram się ich włożyć w jakieś takie miejsca, w których oni będą mogli osiągnąć coś w ogóle, nie? Ale ja to osobiście do mnie po prostu, ja jestem zagniewany na to. A wielokrotnie tak jest dlatego, że ci ludzie nie prezentują różnych wartości, między innymi nie kochają prawidłowo, nie uwalniają miłości prawidłowo. Chociaż ta miłość jest w każdym z nas, wiecie o tym. Druga Księga Kronik, 20:20. Druga Księga Kronik, 20:20. Jest napisane tak. Wstawszy wcześniej rano, wyruszyli na pustynię, te koła, a gdy wyruszyli, Jehoszafet stanął i rzekł: słuchajcie mi, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Sukces dzieli się na dwie kategorie. Pierwsze, to jest sukces w ostaniu się. Sukces w ostaniu się. Zawierzcie Bogu, a ostaniecie się. Żeby się ostać, czyli żeby nie paść i nie wycofać się. Żeby wytrzymać, trzeba zaufać Bogu. Amen? To mówi słowo. Ale istnieje też druga część sukcesu, to jest sukces ku rozwojowi. A więc sukces dzieli się na dwie części. Sukces ku ostaniu się i sukces ku rozwojowi. I żeby się ostać, wystarczy, że będziesz ufał bezpośrednio Bogu. Ale żeby się rozwinąć, tak, musisz zaufać Jego prorokom. Wiecie, co to znaczy? To jest bardzo ważny tekst. Tekst, który mnie osobiście postawił do pionu w życiu. Żebym ja się ostał, czyli żeby mój sukces był tak zwanym sukcesem pasywnym. Krótko powiedziawszy, doszedłem do jakiegoś miejsca w życiu i teraz chodzi o to, żeby się nie cofnąć. Ok? Nie cofnąć się. Utrzymać stan, który mam teraz. Posłuchaj, żeby utrzymać stan, który mam teraz, ok? Wystarczy, że będę budował na mojej osobistej relacji z Bogiem i niczego więcej nie będę potrzebował od ludzi. Ale żebym ja się rozwinął z tego miejsca, to ja muszę funkcjonować w zespole. Ja muszę mieć ludzi, którzy będą do mojego życia mówić i którzy będą moje życie poszerzać. Posłuchaj jeszcze raz. Mieszkańcy Jeruzalemu, to do nas. Zawierzcie Panu Bogu swemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Czyli jedynie zaufanie w relacji indywidualnej nie daje nam stuprocentowej gwarancji poszerzenia się w Chrystusie. Kiszka. Dlatego jest napisane, że Ewangelia opiera się na fundamencie apostołów i proroków. Rozumiecie, dlaczego tutaj naciskamy notorycznie na to, żeby mieć ludzi wokół siebie, tak? Którzy nie będą ci opowiadać bzdur, tylko będą cię budować.
rozumiecie, dlaczego tyle razy mówię, nie słuchajcie głupot, nie słuchajcie dziwac z internetu. Po co? Lepiej Reksia obejrzeć, człowieku. Ja wolę dzisiaj obejrzeć Reksia, człowieku. Koralgola siedziałem ostatnio oglądałem, człowieku. Koralgola. Starą się, tyś miał mnie, dawaj, puszczę ci konkretną bajkę, człowieku. Miś Koralgol, jak on śpiewa na początku, nie ma pojęcia o śpiewaniu, ale ma takie marzenie, człowieku, on śpiewać chce. Rozumiesz? Koralgol, to właśnie ja. On tak śpiewa, puszczę sobie Koralgola. Facet marzył w ogóle, żeby śpiewać. Tak? Zadawał się z tymi, co śpiewali. Z kim się zadawał Koralgol? Pytanie filozoficzne. Wiecie, z kim się zadawał Koralgol? Z tymi, którzy pięknie śpiewali. Wziął się nawet, zapisał do szkoły śpiewu, gdzie wykładał jeden ptak. Same ptaki i Koralgol. Miał marzenie, ok? I spełnił to marzenie. Bardzo dobry przykład z Koralgola. Zamiast słuchać jakichś prawdziwie kretyńskich nauczających. Na kroma to. Rozumiesz? To ja wolę Koralgola. Zawierzcie jego prorokom, a poszczęści się wam. Sukces jest ściśle związany, tak? Z realizacją duchowego ojcostwa do twojego życia. Bez duchowego mentoringu nie będziesz miał prawidłowej formy sukcesu w życiu. Tak to działa. I ostatnia rzecz, którą chcę ci przeczytać, to przypowieści Salomona, Księga Przysłów 14:23. Najpierw czytamy 14:23. Każda mozolna praca przynosi zysk. Jedna rzecz. I druga 10:16. Wypowieści Salomona 10:16. Praca sprawiedliwego wystarczy na życie. Każda mozolna praca przynosi zysk. Praca sprawiedliwego wystarczy na życie. Jesteś sprawiedliwy, usprawiedliwiony krwią Jezusa. Aby osiągnąć sukces, trzeba pracować zgodnie z tym, jak Bóg cię prowadzi. Musisz współpracować w budowie swojego sukcesu. Trzeba praktykować, żeby osiągnąć sukces. Sukces osiągają tylko praktycy, a praktyk to jest ktoś pracujący, to jest ktoś, kto pracuje. Ja współpracuję z łaską Bożą. We mnie powstaje jakiś potencjał. Ktoś mówi, objawienie, czym jest objawienie? Przychodzi objawienie do mojego życia. Wiecie, dla mnie, czym jest w ogóle dla mnie objawienie? Jakimś materiałem, który ja zaraz użyję. Ja w ogóle nie używam objawienia. Ja ich nie kolekcjonuję. Ludzie mówią, ale mam objawienia. I opowiadają o swoich objawieniach. Ja mówię, ty, objawienie to jest materiał, materiał. Czujesz klimat? Masz pojęcie, że ktoś cię zaprasza, na przykład, chodź, obejrzysz mój dom. Prowadzę cię na działkę. Tutaj stoją pustaki ustawiane. Tam leży więź badechowa, proszę ciebie. Tutaj, proszę ciebie, szambo jeszcze nie zakopane. Zobacz, jaki mam piękny dom. Ty masz dom w częściach. Nie chlubimy się objawieniami. Wiecie, czy, co robimy z objawieniami? Używamy ich jako budulca. Ja buduję z objawień. To jest dla mnie materiał. Dostaję materiał, wykonuję robotę. Co robię? Pracuję na tym. Się pracuje. Na sukces trzeba zapracować. Jak chrześcijanie nie współpracują z łaską, rozumiesz? To jest kiszka. Ja znam dużo teoretyków, którzy nie mają sukcesu. A opowiadają o takich rzeczach, czasem coś im się uda. No, o sukces mam tak. Nad sukcesem musisz pracować, znaczy współpracować z łaską na zasadach posłuszeństwa w praktyce. Współpracujesz z łaską na zasadach posłuszeństwa. A obietnica Boża dotyczy tego, że praca sprawiedliwego wystarczy na życie. Zobacz, Bóg mówi tak, ja ci obiecuję, że jeżeli ty tak zrobisz, jak do ciebie powiedziałem, to ty osiągniesz sukces.
A więc rozumiecie, ja bym chciał, żebyście to głoszenie, ono jak będzie widać, żebyście sobie je wielokrotnie przesłuchali, żebyście punkt po punkcie rzeczy przesegregowali, żebyście ustawili system wartości, żebyście określili siebie jako ludzi sukcesu. Rozumiecie? Żebyście zobaczyli serce Boga jako serce takiego, żeby serce kogoś, kto pragnie Twojego szczęścia i daje Ci absolutnie wszystkie możliwości ku temu. Ja chcę, żebyś zobaczył w sobie potencjał, który złożył w Tobie Bóg. Ja chcę, żebyś zaczął praktykować te rzeczy zgodnie z tymi wskazówkami, które Ci podałem. Praktykuj te rzeczy. Praktykuj. W ogóle nie ma bata, żeby nie osiągnąć sukcesu, jeżeli się prawidłowo zafunkcjonuje w tych rzeczach, o których powiedziałem. Ja ludzie mam gwarancję na to. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem na to dowodem. Mam dowód na to. Dowód. Każdy z nas jest powołany na człowieka sukcesu. To są różne formy tego sukcesu, bo też różne jest Twoje jakby powołanie do życia. Ale jakbyśmy tak sięgnęli sobie po takie zwykłe podstawy, rozumiesz, to co, łączą nas jakieś podstawowe elementy pragnień. Chcę mieć szczęśliwe rodziny, kurczę, chcę być kochani w ogóle, wiesz, tak chcemy mieć tak na przykład. Chcę być akceptowani, zdrowi chcemy być, rozumiesz, chcę mieć pieniądze. I to do tego się dorobiło różnych. Ja pieniędzy nie potrzebuję. No czekam, poczekaj, ja zobaczę. Bo zdrowie to taka dodatkowa sprawa. Dodatkowa sprawa, zdrowie, ty kretynie, ty. Dodatkowa sprawa, no dodatkowa. Człowieku, nie jak ludzie składają życzenia ze świata, to żeby tylko zdrówko było, to ludzie się całe życie może chorzy. Ja mówię, ale jestem koń zdrowy. Czym jestem starszy, tym zdrowszy. Rozumiesz? Wszystko ci działa, ta prostata ci działa, działa mi prostata, będzie mi działa do 120 lat, prostata, że miał taką prostatę, że ojej, to ci mówię, najlepsza prostata na świecie. Rozumiesz? Ja mam takie podejście, ja mam podejście sukcesu do każdej dziedziny życia. Rozumiesz? W ogóle. I musisz tak zrobić w sobie to. To w ogóle nie stanie na drodze tego, żeby być sługą, powiem Ci więcej. Im większa świadomość sukcesu, tym bardziej będziesz sługą. Wiesz czemu? Bo bycie sługą jest częścią sukcesu Bożego. Bo ja marzę, żeby być sługą. Chodzę i marzę, czy usłużyłbym komuś. Wstaję rano, usłużył Boże komuś, Boże. Rozumiesz? Kręci mnie to. Bo ustanowiłem wartości pewne w sobie. Ok? Jak ja ustanowiłem system wartości, tak, to ten system wartości jak potężna kura lodowa podniósł prawidłowe pragnienia. Ja się nie spinam na tym, żeby być sługą. Ja mówię, ktoś mówi, ja mam ciężko służyć. Ja mówię, bo nie masz ustanowionego systemu wartości prawidłowo. To masz problem, żeby służyć. Bo cały czas widzisz tylko koniec Twojego nosa. Ale ustal system wartości. Poprzepychaj troszeczkę te rzeczy. Zobaczysz, jak to zadziała. Zobaczysz, jak to prosto jest. Dawać na przykład. Będziesz chciał coś dać komuś. Ty czujesz? Stajesz rano i masz taką zajawkę. Do tej miałeś zajawkę, żeby coś dostać. Wstałeś rano i ktoś dla mnie ma, ktoś może coś. Teraz masz zajawkę, żeby dać. Coś bym dał komuś. I do tego chcesz. I do tego pragniesz. Coś ci się stało w głowie. Rozumiesz? Wiesz, co się stało? System wartości, prawidłowo zbudowany, zaczął podnosić pragnienia Boże w tobie. To działa samodzielnie. Tylko trzeba to zbudować. To jest tak, jak zbudujesz już jakąś maszynę i ta maszyna działa później. Rozumiecie? Tak się buduje na przykład systemy pasywnego zarabiania. Budujesz pewne rzeczy i one robią na ciebie. Ok? Robią na ciebie. Te rzeczy na ciebie pracują. Ty nie masz 100% zysku, tak? Ale masz 10 interesów, gdzie masz 10% zysku z każdego. Krótko powiedziawszy, jesteś w stanie w pewnym sensie wsadzić ręce w kieszeń, tak? I będziesz miał pieniądze.
Po co? Bo uruchomiłeś maszynki pewne. Fajnie? Zazdrościmy biznesmenom? Wiecie czemu? Dlatego, że nie sięgnęliśmy po uruchomienie pasywnych interesów. A oni poruchamiali pasywne interesy. Rozumiecie? I siedzi sobie gość, proszę ciebie, nogi ma założone na stół, ok? I kasa mu leci na przykład. Jak to się stało? Maszynka uruchomiona. To samo jest w duchu. Uruchomisz maszynę prawidłowych priorytetów, one wypchną twoje pragnienia. Będziesz pragnął tak, jak chce Bóg. Nie będziesz miał takich modlitw. Panie, jaka jest twoja wola? Panie. Wstaniesz z Bożą wolą w głowie. Jest w ogóle możliwe wstać i mieć Bożą wolę w głowie. Rozumiesz? Odwracasz się, leży obok twoja żona czy twój mąż, tak? I nie spinasz się, żeby go kochać. Nie masz spinki. Rozumiesz? Nie zastanawiasz się, jaki mam dzisiaj wybór. Zabiję go, czy z nim przeżyję kolejny. W ogóle takie rzeczy nie powstają. Okej? Okay? Idziesz z nim do łóżka, to nie wyobrażasz, że on nawet nie kapry. To jest twój mąż, Janusz. Najlepszy. Zrozumcie te rzeczy, proszę was. Jesteście powołani, żeby osiągnąć sukces. Ten sukces zbudowany na prawidłowych priorytetach, on przyniesie twojemu życiu najwyższy poziom szczęścia i spełnisz się w życiu. I kiedyś odejdziesz do Pana, syty dni, staniesz przed Nim, rozumiesz? A On powie, dobrze, że jesteś, w określonym czasie, nie za wcześnie. Akurat jesteś. Rozumiesz? Nie takie rzeczy kręcą. Na przykład, żeby odejść w chwale, tak? A nie w wypadku samochodowym albo na raka. Stańmy, proszę. Duchu Święty, dziękujemy za to słowo. Dziękujemy za to, że dzisiaj mogliśmy, Ojcze, tak blisko, tak być blisko w naszych reakcjach Twojego serca, Twojego nastawienia do nas. Jesteśmy mega wdzięczni, Ojcze, za to, że jesteś takim dobrym i wspaniałym Bogiem, że jesteś Bogiem, który chce sukcesu do naszego życia, że jesteś Bogiem, który włożył nam wszystkie narzędzia do tego, Ojcze. My nie będziemy pozostawali w tym, Ojcze, jako tylko w teorii, ale będziemy to praktykować. Jeżeli bierzemy to Słowo. Bierzemy to Słowo i głęboko, Ojcze, zanurzamy się w to Słowo. Nikt nam nie wykradnie tego Słowa, Ojcze. I spełnimy, Ojcze, wszystko, co to Słowo do nas przyniosło. W imieniu Jezusa. Amen.